Donald Tusk jest po prostu największym kłamcą, największym obłudnikiem polskiej polityki. Proszę pana, proszę być cicho, my tutaj mówimy prawdę. Człowiek, który za chwilę tutaj będzie występował ze swoimi zwolennikami, będzie znowu kłamał, będzie obiecywał, ale my będziemy przypominać prawdę. Przypominać co dzisiaj prawdę. Powiedziała o Szczelca, kiedy zostały zakłady zlikwidowane. Solidarna Polska nie godzi się na to, żeby właśnie ten człowiek, który swoimi kolanami, kto imi swoimi kolanami wycierał brukselskie korytarze, pod koniec XX wieku przychodził tutaj, proszę pana, proszę nie przeszkadzać. Pan kłamie, jest pan otumaniony przez Donalda Tuska. Przez największego kłamcę, obłudnika całe i złodzieja. Całe, przepraszam, można powiedzieć? Proszę pana, ja pan ty... Donald Tusk jest największym obłudnikiem tak polskiej polityki. Tak ja tak, chcę tak. żyć w Polsce, tak. a nie w Rzeszy Europejskiej, tak. którą Donald tak. Tusk tu wprowadzi. Tak. Więc ja jako Solidarna tak. Polska tak. nie godzimy się na to. My, młodzi ludzie, którzy mamy 19 i 20 kilka lat, nie chcemy żyć w takiej Polsce, jaką proponuje Donald Tusk. Polski, która jest wyprzedana. Polski, która jest biedna. Polski A i Polski B. Tutaj w Strzelcach Opolskich mówimy prawdę. Dziękuję bardzo.